Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami na temat ważny, dotyczący nas wszystkich. Na temat prawdziwie ważny społecznie. Na temat tego, że nie wolno mnie budzić. Nie wolno. Dziękuję. W moim domu rodzinnym zawsze istniało coś takiego, co ja nazywam pochwałą snu. Jeżeli śpisz, to śpisz. Nikt nie będzie próbował Ciebie wybudzić na przykład, żebyś zrobił tę ogromnie ważną rzecz, jak zjadł z nami wszystkimi śniadanie o 9. O tak, to jest właśnie takie ważne. Słuchaj, jak teraz nie zjesz o 9 tego śniadania, to jest jak w hotelu i nie będzie go już o 11. Mam wrażenie, że niektórzy ludzie mają takie myślenie rodzinne. U mnie tak nie było. Jeżeli śpisz do 14, to śpisz do 14, to znaczy, że tego właśnie potrzebujesz i tyle. A kiedy się obudzisz, to się obudzisz. Ewentualnie można delikatnie sprawdzić, czy żyjesz, no bo to jest istotna kwestia, ale oprócz tego nic więcej. No i ja, jak to w wielu kwestiach, jako dziecko, jakoś przyjmowałam takie podejście za oczywistość, że nie ma potrzeby śpieszenia się rano, nie ma potrzeby ustawiania sobie innych ludzi pod swój plan, tak? No ale potem zaczęłam na przykład nocować u moich koleżanek, przyjaciółek i okazało się, że o nie, 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 9:00, halo, wszyscy na śniadanie, halo! Śniadanie, dziewczyny! Dziewczyny, śniadanie! Śniadanie! Co jakieś 3 minuty? Śniadanie! 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 Ja pierdolę. Kwestia niewstawania wcześniej łączy się też z tym, że ja nie potrzebuję dużo czasu rano, dlatego że ja wolę pospać, więc tak się nauczyłam, a właściwie częściowo też zostałam tak wytresowana przez moją mamę, która też nie lubiła wstawać rano, że po prostu rano robisz wszystko ciach, 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 gotowa, wychodzę. Wiem, że są tacy ludzie, którzy w ogóle lubią sobie wstać wcześniej, poczytać książkę. Nie, ja na śniadanie zjadam jogurt pitny, żebym nie musiała się zajmować nawet przeżuwaniem tego. Serio. No i teraz tak, to jest wszystko w porządku, że ja wstaję później i ktoś wstaje wcześniej. Problem pojawia się właśnie wtedy, kiedy nie potrafimy uszanować tego, że ktoś potrzebuje tego czasu mniej i że ktoś naprawdę wie sam, kiedy powinien wstać. Ja nie lubię, kiedy ktoś ingeruje w to, co ja mam zrobić w danym momencie. I ten film powstaje też właśnie dlatego, że zrodziła się taka refleksja u mnie na jednym z moich wyjazdów w tym roku. Tam mieliśmy być wszyscy gotowi codziennie na godzinę 9. Spoko, luz. No ale wszyscy już wstawali powiedzmy od tej 8 co najmniej, tak? I mnie w ogóle nie przeszkadza to, że ktoś chodzi wokół mnie. Zero problemu. Ktoś robi swoje, ja robię swoje, a w ogóle to raczej mnie takie coś nie obudzi, bo ja się wyłączam, kiedy śpię. Ale kiedy jest 8:20, ja wiem, że absolutnie jeszcze nie potrzebuję wstawać, bo jeżeli mam po prostu ubrać się i umyć zęby i mieć na to 40 minut, to nie widzę najmniejszego sensu. Ja to robię w 10, tak? Ale jest 8:20 i ja słyszę, jak ludzie pochylają się nad moim łóżkiem i mówią: będziemy ją budzić, nie? I ja mam zamknięte oczy. Ja nie ruszam się, bo ja udaję, że nadal jestem w tym dobrym świecie snu, gdzie nikt nie powiedział: Weronika, no bo już czas, no bo trzeba się... Stop! Ja wiem, ile potrzebuję czasu na to, żeby się przygotować. Wstaję rano od 20 lat. No dobrze, możemy odliczyć wiek niemowlęcy, prawdopodobnie wtedy sama nie wstawałam rano, ale jednak możemy przyjąć, że żyję w tym ciele ponad 20 lat i jakby serio wiem, co ja potrzebuję. Ja akurat teraz przywołuję taką sytuację, która była niedawno i po prostu została mi w głowie, ale serio, ludzie to robią. Robią coś takiego, że okej, to teraz należy Weronikę obudzić. Przepraszam, ale jakby Weronika jest całkowicie świadoma czasu, świadoma tego, o której godzinie ma być gotowa. Nie po to zostałam youtuberem, żeby wstawać rano. Dziękuję. Jeżeli chodzi o to wytresowanie robienia ciach, ciach, ciach rzeczy rano, to moja mama uskuteczniała to w taki sposób, że kiedy ona wstawała trochę przede mną, włączyła sobie telewizor. I w tamtych czasach, kiedy ja byłam młodsza, na TVN24 prowadził program poranny Jarosław Kuźniar. Panie Jarosławie,
Nienawidziłam pana. Głos pana Kuźniara, taki podkręcony w telewizorze, taki bijący rano po uszach. To był głos mojego budzika. A jak wiadomo, wszyscy zawsze nienawidzą głosu budzika. Obojętnie, co sobie ustawisz na budzik, znienawidzisz to. No i tak moja mama rozumiała to, że ja chcę pospać jak najdłużej, bo sama tak ma. No więc przetrzymywała mnie tak naprawdę maksymalnie, jak tylko można było. Wołała trochę wcześniej. Weronika, jeszcze chwila. No i tak powiedzmy robiła za dwa razy, a za trzecim razem robiła... Postaram się, moja mama jest WF-istką, wydaje mi się, że nie będę w stanie uzyskać tego głosu tak po prostu tutaj. Z gardła trzeba. No Weronika, czy sobie żarty robisz? Przepraszam, próbowałam zrobić tylko jeden take, bo wydaje mi się, że nie jestem w stanie zrobić drugiego, bo moja krtań umrze. No i w tym momencie ja reagowałam mniej więcej... No i wtedy już leciało z górki, nie? Pach, 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 wsiadamy, odjeżdżamy. Ten głos znaczył, że to jest taka ostateczna chwila. Mam nadzieję, że się ubawiliście. Napiszcie, jakim wy jesteście człowiekiem i jakie były zwyczaje w waszym domu, które to ukształtowały. No i przede wszystkim mam nadzieję, że jeżeli kiedykolwiek będziemy spać w tym samym pokoju, to nie obudzicie mnie rano, bo ja wiem, o której godzinie muszę wstać, żeby być na czas. Pa, pa, buzi!